Wracam dzisiaj do tematu inteligentnego domu, Akara, w moim przypadku również HomeKit. Przyjrzymy się kolejnym elementom, elementom już takim bardziej wykonawczym. W poprzednim filmie widzieliście czujniki, tak więc odsyłam. Na razie wszystko funkcjonuje poprawnie, tak więc nie mam nic do dodania względem czujników. Dzisiaj przechodzę do elementów wykonawczych. A co w tych elementach wykonawczych? Pierwsze są to przełączniki, które będą mogły być montowane w puszkach, ewentualnie w głębokich puszkach razem z przełącznikami. I jeden przełącznik to jest przełącznik, który nie wymaga przewodu neutralnego. Często niestety w naszych instalacjach, szczególnie w starszych, w puszkach nie mamy przewodu neutralnego i wiele urządzeń, które pracują z inteligentnym domem, nie mają niestety możliwości sterowania, ponieważ właśnie nie mają przewodu neutralnego w puszce. I druga opcja jest to samo. To urządzenie już wymaga przewodu neutralnego. U mnie w domu jest to tak zorganizowane, że ja mam akurat neutralne przewody w puszkach i dla mnie to nie stanowi problemu, ale dla wielu osób właśnie ta opcja może być opcją, która ratuje życie i pozwala na zastosowanie w starej instalacji 230 V właśnie nowych rozwiązań Smart Home. Jak widzicie, mamy informację, co to urządzenie potrafi, ale to jest oczywistość. Wersja z przewodem neutralnym ma również Energy Monitoring, a więc będziemy mogli sobie sprawdzać, śledzić zużycie energii. Z drugiej strony mamy informację, że są to urządzenia, które oferują protokół Zigbee. Ustaliłem też, dzięki Waszym komentarzom i nie tylko, że mówiłem poprzednio, jak działa ta transmisja w tym protokole Zigbee, że urządzenia te, które są wpięte na stałe do sieci, czyli posiadają zasilanie, są w stanie przedłużać działanie tej sieci. Te urządzenia, które są zasilane bateryjnie, ze względu na to, że są zasilane właśnie z baterii, nie mają tej energii za dużo, tej funkcji nie pełnią. Tak więc jeżeli będziecie sobie duży dom chcieli takimi urządzeniami obsadzić, to pamiętajcie, żeby z rozsądkiem te urządzenia sieciowe gdzieś instalować, zasilane z sieci właśnie przełączniki, gniazdka, żarówki, tak aby Wam odpowiednio tą sieć rozwinąć. To będzie pierwszy element. Drugim elementem, o którym dzisiaj powiemy, to są takie przełączniki. Przełączniki oczywiście bezprzewodowe, jednopozycyjny i dwupozycyjny, czyli możemy sterować jednym urządzeniem, ewentualnie dwoma urządzeniami. I ostatnia opcja to będzie żarówka, która jest Tunable White, czyli będziemy mogli ustalać temperaturę koloru białego. Nie jest to żarówka RGB, czyli będzie ona świeciła tylko i wyłącznie na biało i będziemy sobie mogli tutaj ten biały kolor regulować. Gwint E27, przełącznik on-off, no to oczywiście sterowanie z aplikacji i sterowanie z aplikacji Akara i sterowanie z Apple HomeKita, bo ze względu na to, że mam zainstalowany hub, to również te urządzenia są w HomeKicie widziane. O tym mówiłem w poprzednim filmie, tak więc jeszcze raz odsyłam. Może zlinkuję go w opisie, żeby było łatwiej znaleźć. Pierwsze dwa elementy, czyli ten element, który będziemy montowali wewnątrz puszki. Dość spore rozmiarowo i wydaje mi się, że nawet przy moich stosunkowo głębokich, może nie najgłębszych na planecie puszkach, musiałbym zastosować przełączniki typu Slim, ponieważ ze zwykłymi prawdopodobnie się nie zmieszczą. Jeśli chodzi o to urządzenie, które wymaga przewodu neutralnego, to widzicie, jakie są wejścia, zasilanie neutralny, fazowy. Jeden S0 jest jeden, możemy tutaj podłączyć przełącznik, któryśmy mieli na tej puszce zainstalowany i wyjście L1 do sterowania, na przykład w moim przypadku oświetlenie, bo tak będziemy to realizowali. W przypadku przełącznika, który nie wymaga zastosowania przewodu zerowego, widzicie, że jest wejście fazowe L i L1, wejście i wyjście, plus dwa zaciski do tego, żeby podłączyć przełącznik, który znajduje się na puszce. Oczywiście przełącznika nie mamy obowiązku montować. Jeżeli nie będziemy chcieli sterować ręcznie po kablu, to możemy to wyzwalać za pośrednictwem takiego przełącznika bezprzewodowego. Wiadoma sprawa, że w przypadku, gdyby sieć nam przestała działać, urządzenia by się nie widziały, no to oczywiście taki przełącznik przewodowy jak najbardziej będzie mile widziany.
ale nie ma wymogu stosowania. To urządzenie, tak jak powiedziałem, montujemy w szereg z oświetleniem na przykład, bo teraz będę mówił u siebie o oświetleniu, bo tam będę instalował. To podłączamy też do przewodu zerowego. Słuchajcie, do sterowania tymi elementami można wykorzystać przełączniki, jak już powiedziałem. W ten sposób jest to zrealizowane, jest przełącznik. Mamy do niego też dostępny taki kawałek taśmy, że możemy go gdzieś przykleić. Rzut oka, jak jest to przygotowane w środku, jak widzicie, bateria. Ta bateria ma nam gwarantować pracę przez około 2 lata. CR2032, bardzo popularne i w sumie stosunkowo tanie. Tutaj mam przełącznik pojedynczy. Jak widzicie, mamy jeden mikroprzełącznik, który będzie sterowany tym takim, no można by powiedzieć, przyciskiem bardziej eleganckim i ozdobnym. Z tego co widzę, możemy tutaj aż mieć wersję 3-przyciskową, bo mamy taką możliwość. Tutaj jest wlutowany jeden przycisk. Oczywiście mam też wersję 2-przyciskową. Jeżeli będzie taka potrzeba, to można sobie tą wersją 2-przyciskową również sterować dwa takie urządzenia i to niezależnie, czy jest ono podwójne, czy są dwa niezależne urządzenia. Za chwilę to podłączę do sieci, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Normalnie instalacja na taśmę dwustronnie klejącą. Następnie możemy sobie to założyć, zamknąć, no i w zasadzie korzystać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy dostępne przełączniki single and double. Pierwszy to jest przełącznik typu single. Podłączę go do tego urządzenia. Wyciągnę zasilanie i teraz mam długo nacisnąć 10 sekund i tu będą 3 mrugnięcia, tak jak tutaj mi pisze instrukcja. Są mrugnięcia i powinna nastąpić. Jest, proszę bardzo. Nastąpiła adopcja i mamy już przełącznik, który dodajemy najpierw do Akary, a potem do HomeKita. Myślę, że ja Wam to pokażę za chwil kilka, jak już podłączę te wszystkie urządzenia, bo procedura będzie wyglądała podobnie w przypadku każdego urządzenia. Na razie podłączyłem tylko neutralny i fazowy. Odpalimy to urządzenie tutaj na stole. Pierwsza rzecz to zobaczymy, jakie będzie miało pobór. To jest kwestią istotną, bo w momencie, kiedy mamy dużo takich urządzeń w sieci, co każde urządzenie w takiej sieci nam zużywa trochę energii, to wyjątkowo mało, 0,2 W. Tak więc można powiedzieć, że jest stosunkowo energooszczędne. Jak widzicie, tutaj też jest antena do tego urządzenia, to trzeba gdzieś tam wyjąć z tej puszki, żeby było lepiej widać. I gdzieś przykleić, czy pod jakąś zaślepką, jeżeli nie będziemy stosowali przełącznika, czy gdzieś tutaj wyprowadzić pod przełącznik. Zrzućmy okiem, jak wygląda zużycie prądu w momencie, kiedy załączymy przekaźnik 0,5 W, a w trybie standby 0,25-0,26 W. Oczywiście sam ten moduł wykonawczy możemy sterować tylko i wyłącznie z aplikacji. Ja sobie z nim połączyłem przełącznik. Będę mógł moją fuszerkę budowlaną naprawić. Naciśnięcie przełącznika powoduje włączenie. Kolejne naciśnięcie powoduje wyłączenie. Mamy 3 stany do zdefiniowania. Krótkie naciśnięcie, podwójne naciśnięcie i potrójne naciśnięcie. Pod podwójne nie mam nic i pod potrójne też nic nie mam. Tak więc naprawdę u mnie tylko jedno naciśnięcie raz załącza i raz wyłącza ten moduł wykonawczy, czyli tak naprawdę będę sterował światłem w jednym z pokoi. Na czym polega moja fuszerka budowlana? Ano polega na tym, że mamy tutaj światło, a tu nie mamy włącznika. Niestety, nie przemyślałem. I włącznik się znajduje za tymi drzwiami. Jest to stosunkowo niewygodne rozwiązanie. Tak więc będę chciał ten wyłącznik, który jest tu na ścianie, zastąpić modułem wykonawczym i w tym miejscu zainstalować przycisk do włączania tego światła, tak jak to powinno być od samego początku. Tu niestety jest kanał wentylacyjny i montowanie puszki no nie za bardzo by miało sens jakikolwiek. Ale teraz w ten sposób prosty i elektroniczny będę mógł tą niedogodność wyeliminować. Instalacja wygląda tak. Zmieściło się w miarę w puszce. Zaraz spróbuję to przykryć przyciskiem, chociaż nie sądzę. Jest sterowanie. Naciskam. Widzicie od razu, jak wygląda opóźnienie. Myślę, że około sekundy. No i
Przepraszam za dziwne dźwięki, ale za oknem oczywiście muszę w tym momencie wiercić. Rzućmy okiem na to. Nie, już widzę, że nie wejdzie. Nie jest to wersja slim, tak więc muszę się wyposażyć w wersję slim, żeby to zadziałało. W zestawie była stosowna taśma dwustronna. I proszę bardzo. W końcu to działa tak, jak działać powinno. Teraz pora na sprawdzenie tego rozwiązania. Tutaj będziemy to włączali w szereg, słuchajcie, z oświetleniem na przykład. Trudno mi powiedzieć, jak to się będzie spisywało z silnikami, z różnymi innymi rzeczami. Jeśli chodzi o oświetlenie, to postaram się zrobić taki test, że sprawdzimy sobie, czy będą działały żarówki LED-owe. Tak więc dajcie mi chwilę, ja sobie tylko zmontuję ten układ szeregowy i zaraz będziemy testowali. Przewód zerowy będzie połączony bezpośrednio, czyli w ogóle neutralny przewód nie jest wykorzystywany. A tutaj sobie od żarówki przygotowałem sobie tutaj taką opraweczkę. Podłączymy do wyjścia L1. I dwa dodatkowe do przycisku takiego zwykłego przewodowego. Możemy to wykorzystać, ewentualnie nie. Proszę bardzo, jest podłączone. Włączamy zasilanie. Oczywiście w momencie, kiedy nie mamy żadnej żarówki w obwodzie, no to nie będziemy mieli żadnego poboru prądu, bo obwód nie jest zamknięty. Na początek wkręcę żarówkę taką klasyczną, można by powiedzieć, czyli żarówkę z żarnikiem. Już poleciało trochę prądu. Czy to urządzenie będzie reagowało na przycisk? Tak, już przyciskiem mogę je włączyć i wyłączyć. Ciekawa sprawa, bo w takim, można by powiedzieć, beznapięciowym stanie pobiera 0 W. Na razie mogę sterować przełącznikiem tym tutaj. Od razu włożę może żarówkę LED-ową i zobaczymy, czy ona będzie funkcjonowała. Widzicie? To jest właśnie problem. Z żarówkami LED-owymi będziemy mieli coś takiego. Będą one cały czas się żarzyły przy tego typu rozwiązaniach. Jeżeli mamy przewód neutralny, to problemu nie ma, bo tam jest normalnie przekaźnik i ten przekaźnik nam rozłącza obwód. Tutaj niestety przez ten obwód będzie musiało zawsze płynąć napięcie. Tak więc jeżeli macie starego typu instalację i będziecie chcieli podłączyć żarówkę LED-ową, to może to nie zadziałać. Normalna żarówka, owszem, nie ma problemu. Z LED-ową, chociaż ta jest LED-owa, słuchajcie, powiem Wam, 5,4 W, 0,32 A. Tak więc widać, że da się. Ta LED-owa zadziałała, ta LED-owa nie zadziałała, a producent ten sam. Na pewno będzie działało z klasycznymi żarówkami. Nie mam żadnej energooszczędnej żarówki, nie LED-owej, tylko tej takiej, można by powiedzieć, która jest wyposażona w świetlówkę. Nie trudno mi powiedzieć. Ostatni element układanki, żarówka. Żarówka bezprzewodowa. Startuje. Widzicie, jak wygląda pobór. Świeci bardzo jasno. 9 do 10 W pobór, ale spróbujmy ją podłączyć do systemu, żebyśmy mieli pewność, jak ona będzie sterowana. Mamy do wyboru żarówkę. Wybieramy hub, do którego będziemy podłączać. I teraz mamy 5 razy włączyć i wyłączyć. Raz, dwa, trzy. No i już po prostu pojawiło się, że jest connected. Nawet żeśmy tego 5 razy nie zrobili. Dobra, niech się to tak nazywa. Jest tutaj żarówka. I teraz pytanie, czy nią sterujemy? Sterujemy, jak widzicie. Działa. Włączenie żarówki, sterowanie jej mocą, nie wiem jeszcze w jaki sposób realizowane, o chyba takie. Tutaj ustalamy sobie moc świecenia, a tu sobie ustalamy kolor, w jakim ma ona świecić. W momencie, kiedy to zmieniamy, również zmienia nam się pobór. Ja może wyłączę zupełnie, żebyśmy zobaczyli, ile w standby'u ta żarówka pobiera. 0,33 W, tak więc niedużo. Włączymy. I w zależności od ustawienia będzie ona nam zużywała odpowiednio więcej energii.
to widać, że na maksimum dochodzimy prawie do 10 W. Szybkie porównanie tego, jak szybko działa Akara i wpięciu się do HomeKita, bo steruję teraz z HomeKita. Mam taką scenę zrobioną, gdzie się włączają wszystkie jasne światła w pokoju. Jak widzicie, no tu jest miękki start i miękkie lądowanie tych żarówek. Tych najbliżej Was to są te, które przed chwilą żeśmy uruchamiali z Akary. Ale ja nie widzę różnicy, jeśli chodzi o prędkość reakcji na komendę wydawaną z HomeKita. Niezależnie, czy to idzie z Akary, czy to idzie z innych wykonawczych urządzeń, takich do gniazdka, czy do puszkowych po Wi-Fi, to działa to mniej więcej tak samo szybko. Muszę przyznać, że jestem z tego rozwiązania coraz bardziej zadowolony. Pozwoliłem sobie, żeby urządzenia chwilę podziałały u mnie w domu. Komunikacja jest bezproblemowa, wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Te elementy wykonawcze, jak widzicie, już też logi swoje zapisują, kiedy było kliknięcie, kiedy było odkliknięcie, o której godzinie włączone, o której wyłączone. Co ciekawe, przygotowałem sobie automatyzację właśnie w systemie Akara, z tego względu, że w Apple HomeKit, bo ta komunikacja też przebiega bez najmniejszych problemów, wszystko działa wyśmienicie, ale nie miałem opcji turn on, turn off w Apple HomeKitie. Mogłem tylko jedną rzecz przypisać do danej akcji, czyli po przyciśnięciu przycisku on albo załączał i nie mógł już rozłączyć po kolejnym przyciśnięciu, bo również jednokrotne przyciśnięcie powodowało włączenie, a tutaj mamy opcję turn on, turn off, czyli mogę jednym przyciskiem, kiedy jest włączone, wyłączyć i kiedy jest wyłączone, włączyć. Tak więc wykonałem sobie automatyzację tutaj w Akarze. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę funkcjonowało. Przejdę teraz do Apple HomeKit, bo to nas głównie interesuje z mojego punktu widzenia. Przejdę sobie też do pokoju, w którym to mam. Na przykład pójdę do białego pokoju. I widzicie, mam tutaj przycisk biały i po wejściu w jego ustawienia nie mam nic przypisanego do jednokrotnego naciśnięcia, ale jakbym chciał dodać tutaj cokolwiek, to zobaczcie, mogę to tylko włączyć albo wyłączyć. Po włączeniu mogę tylko zrobić opcję, żeby wyłączyło się 4 godziny później, ewentualnie z takimi przedziałami, jak tutaj są, ale nie ma takiej możliwości, żeby wygenerować włącz i wyłącz. Tak więc dlatego nie przypisuję tutaj, przynajmniej na razie, z HomeKita do tego przełącznika żadnych funkcji. Uruchomiłem też ten przełącznik podwójny. On będzie u mnie w salonie bodajże. Tak, też testowo jest uruchomiony. On leży na stole. Macie double switch i tutaj mam jedna sekcja włącza lampę kanapową, a druga sekcja włącza 8 akcesoriów. Ja mam taką scenę, która się nazywa jasno i też tutaj widzicie, żeby wyłączyć, muszę zrobić dwukrotne naciśnięcie. Jednokrotne naciśnięcie włącza mi te urządzenia, a dwukrotne naciśnięcie mi te urządzenia wyłącza. Na razie nie ma takiej możliwości, żeby to działało tak stabilnie, jak żeście tam widzieli. Też jest opcja, że działa to z mostkiem. Widzicie, te wszystkie rzeczy tutaj w tym mostku się agregują. Te elementy wykonawcze, które żeście widzieli, czyli tu jest ten przełącznik, który montowałem, też z nim nie ma najmniejszego problemu. Zarówno sterowanie z aplikacji Apple HomeKit, czyli z aplikacji Dom, jak i z aplikacji Akara przebiega bez problemu. Dobra, tyle myślę, że w tym odcinku. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, jak macie coś do dodania, ewentualnie coś do wytestowania, bo kolejne czujniki, elementy nas jeszcze czekają, tak więc na pewno jeszcze będzie jeden odcinek, no i później to wszystko będzie się znajdowywało w podsumowaniu, które raz na jakiś czas robię. Na razie bardzo pozytywnie, wszystko działa bez najmniejszych problemów, zdecydowanie jestem zadowolony.